Witajcie! Codziennie zasilamy bądź ładujemy wiele urządzeń z portu USB. Ładujemy smartfony, tablety, pakiety litowo-polimerowe i zasilamy różne inne, nikomu niepotrzebne gadżety. Dlatego w tym odcinku zobaczymy, jak samodzielnie wykonać zasilacz USB o napięciu 5V i prądzie aż do 1,5A. A oto i schemat naszego układu. Oparty jest on na stabilizatorze LM317. Napięcie wejściowe to minimum 9V prądu stałego, jednak optymalnie nie więcej niż 20V, ponieważ im wyższa różnica napięć, tym trudniej odprowadzić ciepło z układu. Napięcie wyjściowe regulowane jest natomiast potencjometrem 5 kΩ. To nie musi być 5 kΩ, może być cokolwiek od 1 do 10 kΩ. Przedstawiony wzór opisuje zależność napięcia wyjściowego w voltach od rezystancji ustawionej na potencjometrze, podanej w ohmach. Korzystniej jest ustawić napięcie wyjściowe w granicach od 5 do 5,2 V, tak aby skompensować spadek napięcia przy wyższych prądach. Minimalnie wyższe napięcie nie powinno zaszkodzić Waszym urządzeniom, bo i tak większość ładowarek ma tolerancję 5%, czyli od 4,75 V do 5,25 V. Jest tutaj też kilka elementów opcjonalnych, jak na przykład dioda na wejściu, która służy do zabezpieczenia układu przed odwrotnym podłączeniem zasilania, czy też bezpiecznik i dioda na wyjściu, dzięki której akumulator naładowanego urządzenia nie będzie się rozładowywał przez nasz układ. Diodę zazwyczaj można pominąć, szczególnie jeśli nie chcecie używać zasilacza jako ładowarki. Mamy tutaj też wskaźnik LED, pokazujący, że układ działa. Niektóre urządzenia wymagają, aby piny D+ i D- w złączu USB były ze sobą zwarte, bądź aby były na nich odpowiednie napięcia. Różni się to zależnie od modelu i producenta. W przeciwnym razie traktują zasilacz jako port USB 2.0 i ograniczają prąd ładowania do 500 mA, przynajmniej w teorii. Podłączmy zatem nasz układ. Napięcie wyjściowe bez obciążenia ustawiłem na niespełna 5,2 V. Po podłączeniu urządzenia napięcie spada do około 4,7 V, a prąd wzrasta do nieco poniżej 0,5 A. Spadek napięcia będzie tym większy, im większy będzie prąd. Jak widzieliście, do zasilenia układu skorzystałem z zasilacza wtyczkowego na 12 V. Natomiast dowolny zasilacz o napięciu od 9 do 20 V będzie dobry. Prąd maksymalny takiego zasilacza musi być jedynie większy od prądu, jaki chcecie uzyskać na wyjściu. Spadek napięcia pojawia się głównie na diodzie wyjściowej. Jeżeli ją zewrzemy, to napięcie wzrasta do około 5 V, a prąd ładowania do przeszło 0,6 A. Jest to więcej niż 0,5 A, czyli przekracza standard USB 2.0 i dzieje się tak bez względu na stany na pinach D+ i D-. Przynajmniej w moim przypadku. Dla różnych urządzeń te wartości będą różne, ponieważ wewnątrz mają różne układy ładowania. Aby uzyskać szybsze ładowanie, trzeba również dostosować stany na pinach D+ i D- do odpowiedniego urządzenia danego producenta. Jeśli chodzi o temperaturę radiatora, to ustabilizowała się ona na 60 kilku stopniach, co wskazuje, że można było tu dać większy radiator. Jednak taka temperatura nie stanowi zagrożenia dla naszego układu. Tego typu stabilizatory podczas pracy wydzielają dość dużo ciepła. W moim przypadku jest to blisko 3,5-watowa grzałka. Korzystne jest również umieszczenie pasty bądź kleju termoprzewodzącego między układem a radiatorem. To tyle z mojej strony. Pytania piszcie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i do następnego odcinka.